Cześć, witajcie w Ugotowani TV. Zapraszam Was dzisiaj na leczo. Jak już je przygotujecie, to bez względu na wybrane dodatki życzę Wam smacznego. Mam 3 pomidorki, delikatnie nacinam ich skórkę, włożę ponownie do miski i zaleję wrzątkiem, żeby skórka ładnie odeszła. Cukinię i paprykę pokroję w kostkę. Jeśli używam takiej młodej cukinii jak ta, to ani nie wydrążam ze środka pestki, bo są bardzo małe i delikatne, ani nie obieram jej ze skóry, ale jeśli używam takiej starszej cukinii, skóra jest po prostu gorzka i twarda, wtedy ją na pewno obieram, a ze środka usuwam duże ziarenka. Cebulę i czosnek siekam na bardzo drobne kawałki. Kiełbasę kroję w kostkę. Drobno siekam też jedną suszoną papryczkę chili, oczywiście świeża też będzie super i łatwo możecie ten składnik zastąpić na przykład papryką ostrą albo pieprzem cayenne w proszku. Odlałam wodę i teraz z pomidorów bardzo łatwo, jak widzicie, odchodzi skórka. Zdejmuję ją i pomidory kroję w kostkę. Pomidory kroję od razu nad talerzem, żeby ten sok, który w międzyczasie będzie z nich wyciekał, po prostu nie został na desce. Będziemy go później jeszcze potrzebować. Do dużego garnka wlałam olej, jakieś 2 łyżki, a jak już się nagrzeje, to będę rzucała na niego pokrojoną wcześniej cebulkę z czosnkiem i papryczką chili i wszystko razem zeszklę. Dodaję teraz też odrobinę soli i jakąś łyżeczkę słodkiej mielonej papryki. I teraz dodaję zawartość miski, czyli cukinię i paprykę. Gdybym używała starej cukinii, takiej dużej, z tą grubą skórą, którą wcześniej trzeba usunąć, to najpierw wyrzuciłabym cukinię i poddusiła ją jakieś 5-10 minut i później dodała paprykę, więc tak zróbcie, jeśli używacie dużej cukinii. Natomiast jeśli używacie takiej małej, młodej jak ja, to możecie śmiało wrzucić razem. Teraz przez jakieś 10 minut będę to tutaj podduszać, ale trzeba cały czas kontrolować i mieszać, żeby nic nam się tutaj nie przypaliło. Spokojnie, bo cukinia puści też za chwilę wodę, ale kontrolujmy to. Musimy też mieszać, zwłaszcza jeśli macie taki mały garnek jak ja, żeby wszystko równomiernie nam się tutaj poddusiło. W międzyczasie na osobnej patelni rozgrzewam odrobinę oleju, wrzucam kiełbaskę i delikatnie ją przypiekę, przyrumienię. Minęło prawie pół godziny. Zobaczcie, jak pięknie się to wszystko już poddusiło. I teraz dodaję pomidory z całym tym sokiem, które puściły. Dodaję sos sojowy, sól oraz pieprz. Teraz wymieszam, a później przykryję pokrywką i znowu będę dusiła około 30, może 40 minut. Jeśli chcecie, żeby sos częściowo odparował, to możecie dusić warzywa bez przykrycia. Kiedy wszystko jest już naprawdę cudownie miękkie, a gęstość tej wody już mnie osobiście odpowiada, nie chcę, żeby bardziej wyparowała, dodaję podsmażoną wcześniej kiełbaskę razem z tym tłuszczykiem. Całość teraz wymieszam i jeszcze na jakieś 5 minut pozostawię do podduszenia, żeby te smaki z kiełbaską i tłuszczykiem fajnie się przegryzły. Jeśli chcecie, możecie do swojego leczo dodać łyżkę albo 2 koncentratu pomidorowego, wtedy ten sos, właściwie ta woda zrobi się bardziej, jak sos będzie gęstsza i bardziej zawiesista. To już pozostawiam. No i oczywiście leczo bardzo fajnie smakuje z chlebkiem, najlepiej z chlebem własnej domowej roboty, ale często też jest podawane na przykład z ryżem bądź z makaronem. Jeśli leczo podaję z makaronem, to wtedy sos bardziej zagęszczam na przykład śmietaną i odrobiną koncentratu. Życzę Wam smacznego! Ulala, jak to pachnie, a jak szczypie w nos.